żeby zobaczyć, jak wygląda świat. Gdzieś krążę między rozmową z naszym kolejnym gościem, Krzysztof Ignaczak, kiedyś libero w polskiej reprezentacji siatkarskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Obiecał, że jak tylko wymówię nazwisko Ignaczak i za każdym razem, kiedy będę mówił Ignaczak, to 1000 osób więcej. Więc Ignaczak będzie naszym gościem. Ale na chwilę tylko wspomnę Zbigniewa Ziobro, bo powiedział dzisiaj nad ranem, że o bajki, że teraz to on będzie rządził wszystkim. Dzieje się troszeczkę, prawda? A my tutaj chcemy o sporcie pogadać, panie Krzysztofie. Tak jest. Dzieje się. Ludzie spacerują zawodowo, wiesz. No tak, tak. Tutaj jesteśmy w pięknych okolicznościach przyrody, także myślę, że można odpocząć i uciec od zgiełku codziennego życia. To prawda, ale jak rozmawiamy z różnymi sportowcami, którzy tutaj gdzieś zaczynają swoje przygotowania do później ważnych zawodów, zastanawiam się, czy to jest łatwe, że oni są na końcu świata i nikt ich tutaj nie drażni, czy wręcz przeciwnie, kusi to, żeby rzucić wszystko i ruszyć. Ja ci odpowiem tak, że generalnie dla trenerów jest to bardzo komfortowa sytuacja, bo jest to ośrodek pośrodku niczego, więc tutaj nie można... Nie ma gdzie uciekać. Dokładnie, nie ma gdzie uciekać, aczkolwiek myślę, że pomysły sportowcy mają, tutaj lądowisko dla helikopterów istnieje, więc wszystko jest możliwe. No tak, bo wy macie swoje pieniądze. Wszystko jest możliwe, tak. Natomiast, no nie, bardziej tutaj teraz już mówiąc tak całkiem serio, czasami jest potrzeba, żeby odizolować w ogóle ogólnie drużynę i zespół od tego, żeby nie było wokół osób postronnych, tak? Żeby faktycznie cała ta koncentracja, cały ten fokus poszedł na pracę, którą mu trzeba wykonać bardzo rzetelnie do tego, żeby być bardzo dobrze przygotowanym do kolejnego startu, do kolejnego turnieju. I to sobie trenerzy na pewno i zawodnicy cenią. Jednak ten spokój taki, gdzie możemy poruszać się po korytarzach, przemykać niepostrzeżenie gdzieś bez zbędnego jakby tam obserwowania uwagi no, przyjezdnych. Wiadomo, że to jest hotel. No, fajnie popatrzeć, no, wiesz, jak masz swoją reprezentację, za chwilę zobaczysz ich w telewizji, jak zdobywają medale. Albo nie, ale generalnie prawie masz ich na wyciągnięcie ręki, nie? No tak, są momenty, w których jesteśmy bardzo blisko naszych kibiców i to są momenty, w których na przykład jesteśmy już w trakcie realizacji jakichś turniejów, chociażby jak będzie kadra grała w tym momencie Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn w Polsce, to przecież nie będziemy siedzieli w Armomowie, tylko będziemy siedzieli w centrum miasta. Tam będziecie mogli nas spokojnie zobaczyć. Natomiast ten okres taki widzisz, na przykład jest też ośrodek, centralny ośrodek Spale, który gdzieś pozwala nam się przygotować, nie z Arłamów. No także są takie enklawy, do których możemy po prostu uciekać i mieć dużo spokoju takiego właśnie, żeby się skoncentrować i przygotować. A to jest dosyć ważne. Bo w tym jest sporo psychologii. Tak jak z Anitą rozmawialiśmy Włodarczyk, ona mówi, że tak naprawdę spory procent w przygotowaniu odgrywa głowa. Prawda? Już nie tam fizyczne wsparcie czy dyspozycja, ale właśnie to, co siedzi w głowie. Nie? W dużej mierze. W takim sporcie zawodowym, gdzie różnice tak na dobrą sprawę pomiędzy najlepszymi drużynami, najlepszymi zawodnikami są dosłownie o centymetry, dosłownie o jakieś tam ułamki sekund, no to jednak ta głowa i psychika to jest, tak wydaje mi się, 70%. Więc dla nas też jest fajne i dobre przygotować się w spokoju, gdzie możemy, tak jak powiedziałem już na samym początku, skoncentrować się tylko i wyłącznie na tej pracy, poprawiać swoje słabości, bo tych słabości mamy. Musimy się nauczyć nad nimi pracować i pracujemy ciężko po analizach wnikliwych, jakie dokonujemy razem ze sztabem szkoleniowym. No i to jest taki czas pracy. Czas pracy, czyli jedzenia, pracy, to jest bardzo wszystko takie dzień świstaka. Rano wstajesz, wiesz, że masz zjeść, pójść na trening, znowu zjeść, znowu pójść na trening, jakaś drzemka, sen, regeneracja i od nowa. I tak jedziemy te 2 tygodnie, no bo wiadomo, że ten cel bardzo szybko się zbliża, tak? To są krótkotrwałe cele, gdzieś w około granicy tam 2,5-3 tygodni trzeba przygotować, zbudować tą najlepszą formę. No jeżeli zmarnuje się chociaż jeden dzień, może zabraknąć suma summarum na końcu tego jednego Tak jak punktu. Wspominasz dzisiaj, rzeczywiście jak się popatrzy już na tą top of the top, to tam na milimetry liczyć różnice w zawodnikach, prawda? Czasem może zdecydować, nie wiem, przeziębienie. W przypadku Anity o tym opowiadała, że dla niej największy problem teraz, latem, to jest właśnie złapać gdzieś od klimatyzacji przeziębienie. I paradoksalnie cały sezon się przygotowujesz i nagle ciach. No tak, Anita tym bardziej no, będzie odczuwała. Jest to sport, który musi być przygotowana bardzo dobrze fizycznie. Tutaj fizyka u niej odgrywa ogromną rolę. Wiadomo, że miotanie młotem na taką odległość to wymaga dobrego przygotowania. U nas troszeczkę jest inaczej z racji tego, że jesteśmy zespołem, także my mamy ten bufor bezpieczeństwa, że jest nas 6 na boisku, także zawsze ktoś może pomóc. Natomiast no, jeżeli myślimy o tym, żeby drużyna funkcjonowała należycie, to jednak te każde ogniwo musi być bardzo dobrze przygotowane, więc te 100% może akurat nie jest wymagane, bo nikt nigdy nie gra na 100% swoich możliwości, no ale tak zbliżać się pod 70 to warto by było. A jak to jest, kiedy właśnie masz zespół, nie jesteś indywidualistą,
osobistą, że nie jest to praca w pojedynkę, ale zespołowa. W tego typu przestrzeniach, kiedy jesteście na zgrupowaniu, jak wygląda praca nad tym, żebyście wychodząc na boisko byli zgranym teamem? Skoro jesteście, to rozumiem, grupą indywidualistów. No jest tu kilka jakichś takich atrakcji, które można wykorzystać do połączenia ludzi jako grupę, stworzenia tej atmosfery, o której się tak cały czas mówi, że najważniejsza jednak w polskim sporcie w dużej mierze jest atmosfera panująca w drużynie. Ja się przekonałem na własnej skórze, że faktycznie tak jest. Jeżeli stanowiliśmy kolektyw nie tylko na boisku, ale i poza nim, zdecydowanie łatwiej jest wybaczać błędy koledze. I te błędy na boisku nie przenoszą się gdzieś tam do naszej głowy i nie są takie rażące, że masz za złem, że akurat popełnił błąd, bo za chwilę ty popełnisz błąd i ta atmosfera gdzieś nam ucieka. No to takie gry i zabawy, można powiedzieć, karciane. Teraz dodatkowo mamy... Nie chcę pytać o szczegóły, ale wiesz, aż się cisną na usta. Rozumiem, że ty, nie możesz się wkurzać na kolegę, który ci postawił drinka dzień wcześniej, no to jasne, nie? Znaczy nie, alkoholu nie piję. Właśnie, wtedy na zgrupowaniach nie. Legendy krążą, najwyżej, że nie. Najwyżej po. Natomiast no, są gry karciane, są komputer, jest ogólnie dostęp do Wi-Fi, są książki, także staramy się tutaj odreagować, jakby zrelaksować swoją psychikę zupełnie innymi rzeczami. Pracujemy z trenerem mentalnym, też on robi różnego rodzaju jakieś ćwiczenia, gdzie wykonujemy odpowiednie polecenia, które mają za zadanie właśnie stworzyć tę atmosferę takiego wzajemnej akceptacji i umiejętności przejścia nad problemem dalej. Nie? Czyli nad na przykład spaloną zagrywką, tak? No spaloną zagrywką, nieudanym przyjęciem, atakiem, no wiesz, tych elementów w sporcie, które nam nie wychodzą podczas jednego spotkania jest bardzo dużo. I teraz trzeba konsekwentnie jakby przechodzić i realizować to, że nie mamy wehikułu czasu, nie cofnie się. No tak. Jeżeli będziemy tylko i wyłącznie rozmyślać o tym i płakać nad rozlanym mlekiem, co było, to nie ma najmniejszego sensu. To widać, to dosyć symboliczne jest, kiedy nawet coś nie wychodzi, to podchodzicie wszyscy do siebie, nakręcacie się, że kolejny raz będzie lepiej. No to kółko nam pomaga, tam zajście takie słowo dobre, grupa takie wsparcie od partnera. No, dokładnie to taka grupa wsparcia, chłopie, jak ci nie wyszło, dobra, jedziemy, jesteśmy z tobą, wiesz, niektórzy robią, jesteśmy z tobą, już wiadomo, że nie są, wiesz, jak tak zrobią, ale jeżeli widać faktycznie ten ogień w oczach, że jest połączenie takie, wiesz, ktoś ci poszli, bo facet, dawaj, jedziemy dalej, to rzeczywiście tak jest, że czujesz to wsparcie i ta drużyna się nakręca, stajemy do kolejnej akcji i jest fajnie, ale dużo takich rzeczy wymaga czas przede wszystkim, tak? Że to nie jest łatwo przewartościować drużynę, tam się budują różne struktury, także to jest ciężki proces. To gdzie jest tajemnica dobrej siatkarskiej drużyny? Dzisiaj, patrząc na to, że rzeczywiście na świecie dobrych siatkarskich drużyn jest trochę. Nie? No, to przede wszystkim osoba trenera, który musi być liderem i który potrafi pokazać drogę. Kolejną taką sprawą jest znaleźć i odnaleźć osobę lidera w grupie. Musi być ich może jeden, może dwóch, może trzech. Czyli, ale tak jak powiedziałem, kapitan, tak? Niekoniecznie liderem może być kapitan. Zazwyczaj tak jest. W polskiej rzeczywistości tak jest. Aczkolwiek no, w Stanach, jak żeśmy patrzyli, jak oni dobierają jakby personalnie skład i osobowościowo, to niekoniecznie kapitan jest tym takim największym liderem, bo liderzy są gdzieś indziej. Natomiast faktycznie te kilka osób to muszą stanowić też również o grupy. To zależy też od osobowości każdego człowieka. Każdy z nas jest inny. Musimy pamiętać, że w siatkówce mamy 14 zawodników, przepraszam, graczy, bo ja zawsze mówię graczy, bo zawodnicy zawodzą. Więc mamy 14 graczy o różnych charakterach i teraz trzeba umiejętnie wypośrodkować, żeby te charaktery ze sobą współgrały. Anita opowiadała o takim przypadku, nie wiem czy coraz częstszym, ale to się i w piłce nożnej dzieje, jak się okazuje, w rzucie młotem, także pewnie w siatkówce też, że wysłannicy klubów, które z wami rywalizują, siedzą, podglądają, nagrywają, analizują, cofają. Nie tylko Chińczycy, ale inni. To coś daje rzeczywiście, że możecie sobie... szpiegostwo sportowe. Nagrałeś, widzisz jak to działa i wiesz, że ten będzie się tak zachowywał, ten za 10 minut się wkurzy, więc możemy się przygotować do tego. Jest coś takiego na pewno, tak. Dobrze, że zauważyłeś. Faktycznie jest sztab ludzi, bo pamiętajcie, drodzy Państwo, że to zespół to nie tylko 14 zagrających zawodników. Ale 400 z tyłu. Dokładnie za plecami naszymi są jeszcze skauci, lekarze, fizjoterapeuci, którzy wykonują ogromną pracę, bo uwierzcie mi, po 6 czy tam 7 godzinach spędzonych na sali, to ci ludzie wykonują ogrom pracy praktycznie do godziny drugiej, bo tak niekiedy kończą się chociażby masaże o drugiej w nocy, bo jeżeli jest kolejka ustawiona do faceta, no to jednak musimy to wszystko skończyć. I są właśnie
skauci, o których powiedziałeś, szpiedzy, tacy jak my, jak to mawiają, i to są ludzie, którzy pracują nad wywiadem, żeby wiedzieć, jak będziemy rozpracowywać kolejne zespoły, jakie są zagrywki. Natomiast nie robi się tego na co dzień. Jeżeli drużyny się przygotowują w jakichś ośrodkach, to nie mają prawa wejść nikt na ten ośrodek, nie mają prawa wejść na salę, więc bardziej to wykorzystuje się podczas turnieju. Czyli te informacje jakby zbiera się podczas pierwszych spotkań do momentu, kiedy nie zagra się z daną drużyną. Natomiast jeżeli gra się pierwszy mecz, tak jak my przykładowo będziemy grali chociażby z Serbią, no to teraz już wnikliwie analizuje się zespół serbski, jak do tej pory grał, jakie mają schematy, kto będzie występował, jakie mają predyspozycje. Także ten cały bank informacji już jest w tym momencie uaktualniony i teraz będą wybierać razem wspólnie tutaj z trenerem taktykę, jaką przyjąć określoną na zespół. Siatkówka jest tak dynamicznym sportem, że ta taktyka nawet w trakcie spotkania ulega dynamicznej zmianie. Czyli to nie jest momencie, tak, że my przyjmujemy trener rysuje na tak, nowo, dokładnie mówi, te takie tablice, co mają. Te tablice, co mają, to faktycznie rysują te schematy, zmieniają, bo wiadomo, że to trochę tak może źle zabrzmi, ale to jest tak, że my wiemy, że wy wiecie, że my wiemy, że wy wiecie. No to jest właśnie taka trochę przebiegłość tutaj stosowania tej taktyki. Krzysztof Ignaczak, bardzo dziękuję, Krzysztof, za spotkanie. Jeden z najbardziej utytułowanych i utalentowanych polskich siatkarzy. Już za chwilę. Nie kończymy One Drana, ale chciałbym zaprosić Was na spotkanie z ludźmi, którzy, jak tak popatrzymy sobie na tą przestrzeń, wiedzą, za którym drzewem, jaki zwierz stoi, są mistrzami, jeśli chodzi o pole.